witam was bardzo serdecznie, z tej strony Manek, witam was na moim kanale. Dzisiejszy odcineczek, czekajcie, sobie sprawdzam. Nie, okej, okay, dobra. Dzisiejszy odcineczek to jest właśnie uciekamy przed Piggy, tak jest. Dzisiaj właśnie będziemy grać w tą grę, a ja jeszcze wam chcę przypomnieć, że dzisiaj może ten pierwszy odcinek będzie inaczej, trochę z innego programu montowany. Tak? No, z którego to może się dowiecie w niedalekiej przyszłości. Z jakiego programu będzie montowany ten odcineczek, może jak mi się uda, a jak nie, no to będzie normalny. Chcę tak wypróbować taką wersję, dlatego nagrywam ten taki dodatkowy odcineczek, więc uciekamy przed Piggy. No, trochę mi to nie przypomina Piggy, a nie, jestem na końcu, więc musimy dojść do niej. Rzekomo uciekać przed nią, więc tak jest, więc subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwoneczek, łapęcję do góry. Jak ten program mi się sprawdzi, ten, nie chcę jeszcze mówić jaki, do montowania filmów dla początkujących, ja nie jestem początkujący, ale chciałbym wypróbować ten program, może będzie lepszy od tych, co ja mam. Więc dlatego chcę ten program wypróbować, więc jak będzie dobry, to wam polecę. Polecam inaczej. Będę mówił, że polecam ten program. Więc dobra, wracając już do gry. No tak sobie gramy dzisiaj. Już jestem w lepszej formie, bo wtedy no tak się wkurzyłem po tamtej grze, że byłem na serio taki wkurzony, że musiałam aż odpocząć cały dzień. Cały dzień. Na serio, ale już czuję się lepiej, już no, lepiej jest. A co do Ferbusa, to ja chyba długo nie wrócę przez takie coś, co mi zrobiła ta gra. Że jeszcze musiałam komputer w trakcie live'a resetować, tamto, sramto. No i przepraszam za słownictwo, ale musiałam to powiedzieć, bo już mi to znowu zaczyna denerwować, więc już nie mówię o tym nic. Jak na razie nam dobrze idzie, Piggy już jest blisko. Link wam do tej mapki dam, więc was zachęcam. Widzicie, pierwszy raz spadłem w połowie mapy. No tak jakby. To jest easy mapa. Easy, no właśnie Piggy. Że rzekomo uciekamy przed Piggy. No i drugi raz spadłem. Mamy 17 checkpoint. To jeszcze nie jest tak w połowie, ale tak według tych spiral to tak. Od razu wam mówię, że w weekend znowu nie będę mógł nagrywać żadnych live'ów, bo znowu będę właśnie, no, poza miejscem zamieszkania, no, na 3 dni, bo jadę znowu na weekend, na przerwę, więc od razu wam mówię, że w weekend nie będzie żadnego live'a, chyba, nie no, w niedzielę nie, bo będę już zmęczony, to będzie późno, ale może w poniedziałek albo we wtorek. Dobra, też wam mówię, że będę nagrywał sobie może jakieś filmy na zaś, bo za 1,5 tygodnia idę na urlop, 2 tygodnie od was, no tak jakby wyczekiwana już przerwa, ale oczywiście w tym czasie może jakieś będę nagrywał poradniki czy coś, albo będę wrzucał filmy te, które nagrał wcześniej, przed tym urlopem. Żebyście, wiecie co, żebyście mogli po prostu oglądać i żebyście nie odczuli tej przerwy, ale od razu wam mówię, że jakby były takie filmy przez te 2 tygodnie takie, to że pamiętajcie, że to było trochę później nagrane, znaczy trochę wcześniej nagrane, żebyście nie myśleli, że ja to teraz nagrywam, że jestem rzekomo na urlopie, a ja nagrywam. Może coś wam nagram z urlopu, tam coś, może jakieś filmy, może, nie mówię, że będzie, czekajcie, sprawdzam. Tamto. To nie, to. I to, dobra. Więc tak jak mówiłem, może jeszcze w piątek nagram live'a,
Tak, na pożegnanie was na 2 tygodnie. Tak, bo ja z piątku na sobotę będę jechał na urlop, na wakacje. Więc może nagram live'a jeszcze przed samym wyjazdem. Tak jest. Albo i nie. Chociaż będę miał dużo przygotowań, więc nie wiem, czy dałbym radę. Ale tak gdzieś. Czekajcie, bo się pogubię. Czy mogę w środku? A, okej. No. Wiadomo, że jakbym chciał nagrywać live'a, to może nawet i późno w nocy. Okej, dobra. Przeszedłem, musiałam tyle się wyciszyć, ale tak jak wam mówię, może będzie późno w nocy, albo z samego rana w piątek nagram live'a, albo właśnie późno w nocy, chociaż jak ja będę wyjeżdżał 3 w nocy, czy coś takiego, 4, no to tak nie za bardzo, nie wiem. Chyba, że z telefonu wam nagram. Będę... Bo wiecie, jak też mogę zrobić? Bo jak się by dało z mojego telefonu nagrać ten, jak to live'a, jak to się to nazywa, z podróży, ale raczej chyba nie. Jakby był jakiś korek, czy jakiś wypadek, to może bym nagrał do tej właśnie znowu, jak to się nazywa ta firma, oj, jaka firma, ta playlista, wydarzenia chyba. No, to właśnie w to bym wziął, wrzucił ten film. No, inaczej live. Okej, dobra. Więc już jesteśmy blisko Piggy. O kurde. No, widzicie. Dobra. Przeszliśmy. No i tak ciągle sobie gawędzimy, a tutaj już się zbliżamy do końca. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No to przejście tej mapki. A few moments later. A, to taka sama tutaj hipoteza, jak tam wcześniej. Czy coś tutaj jeszcze będzie trudnego, bo chciałbym to właśnie zmontować. Albo sobie sam jakoś trudno i zrobię. Nie, nic trudnego nie będzie, więc... Dobra, więc tak właśnie szybko idzie. Już zbliżamy się do Piggy, więc... Tak jest. Więc już tak jakby jesteśmy na stanie prostej, żeby Piggy dogonić. Tak jest. Będzie Izabel Champion. Będzie takie coś. Albo co innego, no nie wiem. Może coś się uda zmontować. Nie wiem. Bo jak na razie to jest takie łatwe obi. Ciągle wszystko się powtarza, że nie ma co montować. Chyba, że tamto co wtedy nie mogłem przejść przez 15 sekund, czy ileś tam więcej. Nie wiem. Może niedługo też zrobię tak, że filmy też będą mogły być już w innych językach. Znaczy mi chodzi nie w innych językach, tylko że tłumaczenie może być. Może, nie wiem, czy ten film by się dało przetłumaczyć? Nie wiem. Właśnie. Bo jakby się dało... Bo jakby się dało go tłumaczyć, ten film, to by było to niepotrzebne, ale na przykład jak inni chcą się ten, też sobie pooglądać taki film, to może i takie coś też już niedługo tą funkcję odblokuję. O, proszę, pieniążki!
I w takim akcencie właśnie żegnam was. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć i czołem. Pa, pa.